Panie Janie, na Łazarzu mieszka Pan od 1965 roku. Jak Pan tam trafił? No, zapisałem się do spółdzielni Radiowiec. No i właśnie tam na Łazarzu dostałem mieszkanie. I tak tam trafiłem, bo wtedy spółdzielnia Radiowiec budowała 3 budynki na Łazarzu. Pierwsze 2 mnie ominęły, ale do trzeciego się dostałem. No i tak się nam w Łazarzu znalazłem, a dokładnie na rogu Potockiej i Lodowej. Czyli wtedy Rutkowskiego i Lodowej. Był Pan wtedy pracownikiem telewizji? Tak, oczywiście, bo ja w telewizji pracowałem od 1979 roku. Przyjechałem bezpośrednio po studiach. Rozpocząłem pracę w Poznaniu. Praca był to taki okres, kiedy było trudno o pracę. Telewizja jeszcze, powiedzmy, się nie rozpędziła, natomiast w filmie, we wszystkich wytwórniach wszystko było obsadzone i było trudno o pracę. Miałem do wyboru czołówkę Wojska Polskiego lub Poznań. Wybrałem Poznań, telewizję. No i tam pracowałem jako operator filmowy. Robiłem wiadomości przede wszystkim. No, wtedy to nie były takie newsy jak teraz, dlatego że my w ciągu dnia, w ciągu doby mieliśmy możliwość obróbki tylko 2 rolek taśmy, a 2 rolki taśmy to jest po 2 minuty, to jest 4 minuty dziennie mogliśmy tylko filmu zrobić. Także, żeby zrobić 10-minutową kronikę tygodnia, która wtedy wychodziła, to trzeba było rzeczywiście przez ten tydzień pracować na te 10 minut. No tak to było. Ale w 1965 roku już nie pracowałem w telewizji właśnie w tym okresie, kiedy się przenosiłem na Łazarz, tylko pracowałem w Ośrodku Walki z Gruźlicą, to jest na Szamurzewskiego. Miałem kłopoty ze zdrowiem i to mi nie pozwalało na pracę w reportażu, bo to ciężka praca, to jest cały czas właściwie teren, bez przerwy się jeździ i to było na mój system nerwowy, który wtedy nawalał trochę, to było za dużo, za ciężko. No i przeniosłem się do Ośrodka Walki z Gruźlicą, tam poznałem takiego lekarza, który się zajmował kinematografią rentgenowską. Wobec tego uruchamiałem film rentgenowski w Ośrodku Walki z Gruźlicą właśnie w 1965 roku. Wtedy dostałem mieszkanie. W 1966 przeniosłem się z powrotem do telewizji, ale już jako operator kamery, czyli w studiu. Dlatego, że z zastrzeżeniem, że nie będę robił reportaży. Bo ja miałem nerwicę lękową, to w ogóle była dość ciężka sprawa psychiczna. No w tym, no, zacząłem od dołu. Właściwie to był drugi start, kiedy zaczynałem od najniższego poziomu, tak jak człowiek z ulicy, czyli wtedy były kategorie w poszczególnych zawodach.
tych realizacyjnych, czyli zaczynałem jako operator trzeciej kategorii, to znaczy zupełnie niewykwalifikowany. No. I potem powoli to szło w górę, bo to się liczył dorobek i tak dalej, to się zbierało. W każdym razie w 79 roku, nie 9, w 72 roku miałem już kwalifikację operatora pierwszej kategorii, realizatora światła pierwszej kategorii i realizatora wizji pierwszej kategorii. I od 72 roku pracowałem jako realizator wizji. I częściowo dlatego, że przeszedłem na stanowisko realizatora wizji, czyli innymi słowy reżysera telewizyjnego, czyli organizatora pracy kilkudziesięcioosobowej ekipy, dzięki temu w zasadzie przestałem fotografować. Dlatego, że nie miałem już na to czasu jako operator. Miałem czas, bo myśmy mieli dyżury, ja nie codziennie pracowałem. Miałem w tygodniu dwa dyżury plus jakieś próby, plus się przychodziło na jakiś program, także czasu było dosyć dużo, a później już jak trzeba było realizować programy, to z tym czasem było gorzej. Dlatego, że to wymagało przygotowania prób, uzgadniania wszystkiego z redakcjami, zadysponowania scenografii i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zdjęcia się przerwały na długi czas. No właśnie, ale my się troszkę cofniemy jeszcze. Cofniemy się właśnie do lat 60., kiedy pan miał przed południami czas na te zdjęcia. Kiedy pan chodził na spacery z synem, jak wyczytałem, kiedy pan dokumentował życie dzielnicy, życie Łazarza. Jak to się zaczęło? Wie panie, to znaczy tak, ja fotografowałem od dawna, dlatego że trudno było dostać się do filmówki bez jakiegoś dorobku fotografowania. Także ja fotografować zacząłem w 1950 roku, jak miałem 16 lat. Czyli już tutaj w Poznaniu w roku 65, to już miałem 15 lat za sobą fotografowania plus 5 lat nauki profesji w tej dziedzinie, bo to przecież szkoła filmowa to przy okazji człowiek się uczy fotografii, tak, tak. Chcąc, nie chcąc. Więc... A swój pierwszy aparat pan pamięta? Swój pierwszy aparat? To był taki mieszkowy 6x9. On leżał w domu niewykorzystany. Mój ojciec zmarł w 49 roku. I ten aparat sobie leżał. Ja w 50 kupiłem film i załadowałem do tego. No i to była taka idioten kamera, taki Falklander dla zupełnych amatorów. Więc jak człowiek nacisnął spust i nie poruszył tym aparatem, to jakieś zdjęcie wychodziło pod warunkiem, że było słońce. No więc wtedy zacząłem fotografować. Później to była Baldina. To też taki aparacik bardzo prosty. Bardzo prosty, bez tylko wizjer był, nie było dalmierza, nic. Celownik, blokada pokrętła, no i wszystko. To był mało obrazkowy. No a trzecia była Zorka. I to już była poważniejsza sprawa. A Zorki to się u nas kupowało, bo ja mieszkałem w Szczecinku, czyli tuż obok Bornego Solinowa, czyli Grozbornu, który
była to szkoła artyleryjska niemiecka, którą zajęli Rosjanie i tam się urządzili na dobre. Grossborn był w ogóle, ta baza miała specjalne warunki, tam była moskiewska strefa zaopatrzenia, także w sklepach rozbornie było wszystko, co w Moskwie można było kupić. Także były też aparaty fotograficzne i Rosjanie sprzedawali te aparaty, myśmy od nich kupowali. Więc stamtąd była ta moja pierwsza zorka. No i w szkole cały czas miałem aparat służbowy, więc miałem różnego rodzaju lustrzanki, łącznie z lustrzanką, z praktiną, to jest lustrzanka taka z pryzmatem pentagonalnym. No, ale to się skończyło i w Poznaniu właściwie ja byłem bez aparatu fotograficznego, bo to na zasadzie takiej, że właściwie szewc bez butów chodzi. Tak samo ja nie miałem czym fotografować, ale ja fotografowania miałem powyżej uszu, dlatego że ja robiłem te reportaże. Jeździłem ciągle z kamerą, wprawdzie to była marna kamera, bo to był, my mieliśmy narodowskie AK-16, a później Pentaflexy. To były kamery zupełnie niewydarzone. Ktoś wymyślił tam z tych konstruktorów, żeby szybkość obrotu, szybkość zdjęć, ilość klatek, żeby regulować za pomocą czegoś, co się jak w maszynie parowej, regulatorem Watta. Także to się ciągle włączało i wyłączało, włączało i wyłączało. I te kamery, one cały czas to było tak, że silnik napędza kamerę, potem kamera silnik, silnik kamerę, kamera silnik. I to wiele, bo to tak iskierka tylko taka latała, to wiele razy na sekundę się wydarzały te tego. No i kamery się, tak ten mechanizm się trząsł, że po pewnym czasie nie można było zrobić takiego ujęcia, na którym nie są klatki równe, tylko to cały czas migotało. No na czymś takim pracowaliśmy, ale było coś jeszcze gorszego, testy Admiry, to już, ale ja już pominę, bo to były zupełnie... No w każdym razie fotografowania miałem dosyć, bo właściwie codziennie przeciągałem rolkę, później parę rolek, dlatego że uruchomiono laboratorium. Była pierwsza maszyna do obróbki w Poznaniu. No a później po szpitalu pojawił się czas. Ja zacząłem mieć czas i fotografowania zacząłem brakować. Wobec tego kupiłem taką rosyjską lustrzankę Start. I trafiło mi się, że dostałem do niej dwa bardzo dobre obiektywy, bo to był Mir 1 nie Jupiter, tylko no mniejsza o to, w każdym razie 135, także miałem trzy obiektywy, 37 mm, 58 i 135. No i postanowiłem przede wszystkim fotografować syna, bo w 63 urodził nam się synek Marcin. Także najwięcej zdjęć to są zdjęcia Marcina. Ale jak ja chodziłem na te spacery z nim, różnie on najpierw
w wózku, potem jeździł na rowerku małym, potem na rowerku większym. Także bliżej, dalej różnie się chodziło. To ja przy okazji, jeśli coś się zdarzyło z boku, co wydawało się warte tego, żeby nacisnąć spust, no to ten spust naciskałem. No i te zdjęcia nie są zdjęciami robionymi według jakiegoś planu. A poza tym był jeszcze drugi element, a mianowicie w telewizji, jako reporter telewizyjny, ja musiałem, inaczej by mi to nie poszło na ekran, pokazywałem świat nie taki, jaki był, tylko taki sobie nieco lepszy. Tak, bo to można zrobić, prawda? Wystarczy nie pokazywać tych miejsc, których wstydliwych. Wystarczy je omijać. No więc je omijałem. Ale później, jak zacząłem już chodzić z małym na spacery i robić te zdjęcia fotograficzne, to przestałem omijać te elementy wstydliwe. Innymi słowy, robiłem zdjęcia niecenzuralne. Nawiasem mówiąc, na kamerze też robiłem zdjęcia niecenzuralne, tylko że niestety składałem to w rolkę, bo na każdej rolce filmu starałem się zrobić jakieś niecenzuralne ujęcie. No więc później to obcinałem i składałem taką wielką szpulę, ale ta szpula niestety mi przepadła gdzieś w ciągu tych lat. No, czyli tą skłonność do robienia takich nie tego, co najpiękniejsze, to tą skłonność miałem zawsze. I stąd powstały, gdzieś tu leży idea tych fotografii, bo to zawsze tak jest, że człowiek tą ideę odnajduje później, kiedy to widzi. Ale równocześnie, jak się chodzi i ogląda świat, to z tego wybiera się pewne rzeczy, prawda? Wybiera się. Nie wszystko się fotografuje, tylko pewne elementy, pewne fragmenty, pewne wycinki. I teraz wybór tych wycinków okazuje się, nie jest sprawą taką zupełnie przypadkową. To nie jest przypadek. To siedzi głębiej. Wynika w jakiś sposób z psychiki człowieka. On ma pewien stosunek do tego świata, który go otacza. W związku z tym dostrzega pewne cechy tej rzeczywistości, które są bardziej lub mniej, powiedzmy, piękne i tak dalej. No dobrze, ale w takim razie ten uważasz, ta dzielnica, po której pan chodził z synem, ona też nie była taka doskonała? Pan widział, że ona jest taka niepiękna, albo nie wszędzie piękna i że... Widzi pan, tu jest pewna, powiedzmy, jak to określić. Niezupełnie mogę się tutaj zgodzić, dlatego że cała dzielnica była dla mnie dosyć obojętna. Ja nie fotografowałem dzielnicy, bo gdybym fotografował dzielnicę, to by te zdjęcia zupełnie inaczej wyglądały. Ja fotografowałem ludzi. I to są zdjęcia ludzi. Zdjęcia ludzi z tamtego okresu,
ludzi, tych, których się nazywa zwykłymi ludźmi. To zła nazwa. Bo ja uważam, że nie ma ludzi zwykłych. Każdy jest pewną indywidualnością, jest w pewien sposób niezwykły. I to było też kryterium doboru tych motywów zdjęciowych, tego, co fotografowałem. Człowiek pewien człowiek, który w jakiś sposób się wyróżniał wśród tłumu. Coś miał, to trudno określić, ale coś w nim było takiego, że przyciągało uwagę. No ja wtedy nastawiałem ostrość, naciskałem spust. No i w ten sposób powstawały te zdjęcia. Także nie są to zdjęcia dzielnicy. Natomiast... Ale mogę polemizować? Są tam takie ujęcia, które mają ewidentnie zamysł dokumentacyjny. Na przykład mamy takie ujęcie z kilku zresztą stron z kamienicy, starszej kamienicy górującej nad zarysem właściwie, nawet nie nad ścianą starego zabudowania, starej zabudowy takiej parterowej. Nie ma tam ludzi. Także czasami chyba jednak panu zależało na tym, żeby coś powiedzieć. No tak, oczywiście, dlatego, że przy okazji zdarzają się i takie zdjęcia, którymi rządzi po prostu plastyka, którymi rządzi pewien układ kompozycyjny. Ale tych zdjęć jest bardzo mało. Zgoda, przeważają ludzie, tak. Czyli ludzie. Ludzie w różnych sytuacjach. Słucham? Ludzie w różnych sytuacjach, często wynikających z nienacka. Mamy tam na przykład wypadek. Zgromadzenie. Wypadek, no. Wtedy to była rzadkość. Samochodów było niewiele. Jeździły nie za szybko, bo Warszawą człowiek nie dał rady za szybko jechać, bo przy 80 km na godzinę to Warszawa się tak trzęsła, że trzeba było zwolnić i jechać 60. Także nie było szybkich aut, no i wypadki zdarzały się bardzo rzadko. I rzeczywiście mnie się zdarzył pod Targami taki wypadek. Wyszedłem z telewizji w sam raz było coś takiego. No to człowiek zrobił, no bo dlaczego nie? Ale to nie jest, to nie leży w tym głównym nurcie, powiedzmy sobie, tej fotografii. Jak już przy nim jesteśmy, przy tym wypadku, bo ja tu chciałbym przejść do konkretnych zdjęć i próbować pana tu namówić na jakieś większe, dłuższe troszkę zwierzenia. Mamy tutaj to zdjęcie, panu pokażę. O. Uczestniczyła w nim Warszawa, tak? To po pierwsze, zdjęcie jest wykonane na Głuchowskiej. Pod Targami, tam na lewo zaraz jest dyrekcja targów, prawda? Ja tutaj nie najlepiej widzę, ale w każdym razie to jest okres targów. Warszawa zajechała drogę temu Starowi, to jest Star. A tutaj jest przystanek, tak. Ten, który jest do dzisiaj. Tak. To jest ten sam przystanek, ten sam przystanek tramwajowy. Ktoś ucierpiał w tym zdarzeniu? Słucham? Któryś kierowca ucierpiał, pamięta pan może? Nie rozumiem, przepraszam. Któryś z kierowców ucierpiał w tym wypadku, czy nie? A to nie mam pojęcia, dlatego że to mnie, przepraszam, ale to mnie zupełnie nie interesowało. A co panu mnie znowu interesowali ludzie. Ja to zdjęcie zrobiłem dlatego, nie dlatego, że tutaj jeden samochód wpadł na drugi, tylko dlatego, że tutaj zebrał się tłum dookoła. I mnie interesowali ci gapie. Jak oni reagują, tak? Tak, reakcja. Reakcja i gapie, a nie sam samochód. Tam, że czy ktoś ucierpiał, czy nie ucierpiał, to już jest sprawa drugorzędna. I to zresztą widać w samym
sposobie sfotografowania tego, bo gdybym ja chciał pokazać, czy ktoś ucierpiał, czy nie ucierpiał, to bym to pokazał zupełnie inaczej, bo to nie jest ten punkt widzenia. Ale są dwa zdjęcia, bo tam jeszcze jest drugie zdjęcie tego wypadku gdzieś. I one stanowią pewną całość, bo tam jest drugie robione z tyłu. Tak, tak, tak. Czy po tej reakcji ludzi, o której pan wspominał, widać było, że wtedy taki wypadek drogowy to był rarytas, duże wydarzenie? No to chyba widać tutaj. Widać tu. Mam nadzieję, bo po to to zdjęcie robiłem to. Mam nadzieję, że pokazałem, że to stało się coś niezwykłego, co wzbudziło ogólne zaciekawienie. A przy okazji, jak jesteśmy przy reakcjach ludzi, to jak na pana reagowano wtedy, kiedy pan tych ludzi fotografował? Bo dzisiaj to ludzie bardzo dbają o własną prywatność, trzeba poprosić o zgodę, etc., etc. A wtedy? Reagowali różnie. Reagowali różnie, ale wtedy były trochę inne przepisy. Otóż ówczesne przepisy pozwalały na swobodne fotografowanie ludzi, jeśli znajdują się poza terenem prywatnym, czyli na ulicy można było sfotografować każdego, nawet tutaj jedna ze śpiewaczek operetkowych sfotografowana na ulicy tu z Poznania wytoczyła proces, to tak było w latach 60., za zamieszczenie jej zdjęcia. I ona ten proces przegrała, dlatego że zdjęcie było wykonane pod padetem, było miejsce publiczne, nie było problemu. Zresztą u nas w tej chwili też fotografować wolno. Natomiast nie wolno rozpowszechniać. To jest zupełnie inna sprawa. Tutaj mamy to zdjęcie, o którym wspominałem, tu gdzie mamy ślady tamtejszej architektury. Najstarszej, potem późniejszej, właściwie dom na domu można powiedzieć. Ale... Pamięta pan to zdjęcie? Ach, gdzie to jest? To nie jest dom na domu. To stoi do dzisiaj. A przynajmniej stoi ten słup ogłoszeniowy, tak? Który tutaj jest. To jest na Głogowskiej. To jest Głogowska Rokselskiej, mniej więcej. Dlaczego to pana zainteresowało? Bo tu widać układ. Tutaj ta bryła, prawda? Ja mówiłem, że pewne zdjęcia, większość to są ludzie, ale są też pewne zdjęcia budowane na zasadzie kompozycji plastycznej. Tu to jest kwestia tego zarysu, tego łamanego zarysu domu i tego słupa, który tu jest bardzo ważny, tutaj słup ogłoszeniowy, który tą kompozycję uzupełnia, jakby cofają wstecz, dlatego że słup wydawał mi się dużo starszy od tych zabudowań, bo tutaj było to częściowo wyburzone. To był tak okres międzywojenny mniej więcej, bo wtedy Górczyn powstawał, to jest na Górczynie. Natomiast słup był wyraźnie jeszcze z okresu końca XIX wieku. Także dlatego to zrobiłem. Rozumiem, dobrze. Tak jak już jesteśmy przy zdjęciach, to przejdźmy dalej. Tu mamy zdjęcie z życia parafii Matki Boskiej Bolesnej. To jest chyba Wielkanoc, tak? Słucham? To jest Wielkanoc chyba, tak? Czy... Tak, to jest święcone. No właśnie. Święconka. Tutaj ludzie się zbierali, ksiądz wychodził, no i machał kropidłem. No. To jest jakiś konkretny ksiądz znany tam w tamtym czasie? Nie. To nie. W zasadzie to tu poszła moja mama z moim synem, czyli babcia z wnukiem. Tutaj a ponieważ, jest wnukiem, tak? Ponieważ ja przy okazji poszedłem tam też, a ten biały ksiądz
na tym tle ciemnych murów wydał mi się takim jakimś znakiem, sygnałem, no to wobec tego zrobiłem to zdjęcie, a równocześnie pogoda była ciemna, nie najlepsza, więc to wszystko razem uciekło w tył, jakby w ciemność, a ksiądz wyskoczył do przodu, no więc to stąd to zdjęcie. Tam jest, w tej serii jest takie zdjęcie z przeciwnej strony, gdzie małego mojego widać. A jest z życia tej parafii sporo zdjęć, widać, że pan tam często bywał? No bo ja mieszkam tam, ja mieszkam o 100 metrów od tego kościoła. No. Często pan... A jest to, przepraszam, a jest to, powiedzmy, jedyny, w pewnym sensie, jedyny taki zabytek na Łazarzu. Bo tam, na całym Łazarzu, nie ma, to jest dzielnica, która powstała późno, która powstała już w XX wieku. I tam nie ma takich budowli zabytkowych jak w Śródmieściu. Te poprzednie stulecia są tam zupełnie nieobecne. A ten kościół Matki Boskiej Bolesnej pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, bodajże 1901 lub 1910, ja w tej chwili nie przypomnę sobie, ale w każdym razie jest to po pierwsze neoromańska architektura, a po drugie jest to znakomite murarstwo. Takiego murarstwa już teraz nie ma. Tu są cegły, kształtki, kształtowane. Poza tym cały to zepsuli w tej chwili, zmarnowali kompletnie kolejni proboszczowie, ale cały kościół był zbudowany na traconą fugę. Czyli między cegłami były takie otwory mniej więcej na centymetr, dwa centymetry głębokie. To straszna robota, bo tę traconą fugę otrzymywało się w ten sposób, że tam kładziono listewki, za te listewki kładziono zaprawę, potem cegły. Jak to związało, trochę listewki wyjmowano i zostawała tracona fuga. I to była jeden, właściwie nie znam drugiego w Poznaniu budynku w ten sposób postawionego. A to był kościół polski. Bo tam niedaleko jest kościół świętej Anny, ale on był garnizonowym, niemieckim. Zresztą gorzej zrobiony pseudogotyk, pomieszali tam style i tak dalej. A ten jest cały stylowy i to jest dobra, i to jest dobra architektura, więc stąd może to zdjęcie. No i inne zdjęcia kościoła. On wie pan, jakby człowiek fotografujący, tak jak ja, dzieli świat na takie dwie części. Na takie części, które się kadrują i na takie części, które się kadrować nie chcą. Na przykład zawsze miałem kłopoty z Zamkiem Przemysła w Poznaniu. Bo ten diabeł za nic nie chciał się skadrować. Mówi pan o tym nowym teraz? Nie. Jak tego nie było. No, ta część raczej... Jak tego nie było, to raczej i tak dalej. Tam nie można było się przyłożyć do żadnego kadru. A teraz się kadruje. Teraz się kadruje, jak to wprawdzie w
prawie, ja nie powiem, żebym był miłośnikiem tej budowli, która tam teraz stoi, ale w kamerze ona siedzi, a przedtem nie było nic. Także w ten sposób człowiek dzieli świat na to, co się kadruje i co się nie kadruje. A ten kościół ma to do siebie, że się kadruje. Jest wiele punktów widzenia, w którym wychodzą po prostu dobre kadry. A to widać w Pana zdjęciach, nawet tych współczesnych, czy zimą, czy w nocy, kiedy jest podświetlony tam kopuła, prawda, że to wszystko dobrze wygląda. No, dobrze, a tam wśród tych zdjęć parafialnych, tak jeżeli mogę je określić, pojawiają się też często postaci ministrantów. To nie, Pana syn też był ministrantem? Czy słucham. Ministrantów często widać na tych zdjęciach tam. Bo ministrantów tam było sporo, a tam u dołu były salki katechetyczne. Aha. No i tam to była nauka religii wtedy. To zdjęcie dalej. To jest inne zdjęcie zupełnie. To blisko Pana miejsca pracy wykonane, bo tu przy wejściu do Telewizji Polskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, Panowie siedzą i zajadają lody. Co to za lody, jaka to sytuacja, okazja? A nie, to nie... To targi. Targi to są, tak? Tak, to są targi. Mhm. To są targi, właśnie... Kiedyś targi to była zupełnie inna impreza niż dzisiaj. Była to impreza długa i tłumna. Więc ludzie zjeżdżali się z całej Polski i z początku targi trwały 2 tygodnie, tak mniej więcej w tym czasie to były 2 tygodnie. Także zaczynało się w niedzielę, później była taka niedziela targowa, czyli wewnątrz tych 2 tygodni, no i następny tydzień do niedzieli końcowej. I wtedy na targach były tłumy ludzi, które chciały coś zjeść. Były słynne kiełbaski targowe, to taka kiełbaska z musztardą, bułką, 6 zł kosztowała. To była parówka czy coś lepszego? Słucham? To była parówka czy coś lepszego? Parówka czy lepszej jakości kiełbaska była? To była całkiem przyzwoita kiełbaska. A zresztą sporo ich zjadłem. No więc... Co jeszcze poza panem? No więc tutaj dlatego to zdjęcie, bo to wie pan, to jest tak. Jeśli jeden człowiek je loda na ławce, to nie jest zdjęcie, bo to się zdarza często. Natomiast tutaj ilu ludzi je te lody? Tak? No. Mhm. Taka czwóreczka. 4 mężczyzn w dodatku. Taka czwóreczka zasuwająca lody to nie jest taka łatwa do złapania, prawda? Tym bardziej, że widać, że oni smakują. No. A bo lody były dobre na targach. Jakie to były lody? Bambino te słynne czy inne? Obawiam się, że to są lody włoskie, bo Włosi wystawiali swoje maszyny do robienia lodów, no i rozdawali te lody, tam zawsze stała długa, długa kolejka, bo to było za darmo, więc tak przypuszczam, że to są lody włoskie. Ale jaka organizacja, obok są kubły na śmieci od razu. A tak, bo przecież na targach powstawały tony śmieci różnych. Bo to, naprawdę to były tłumy. W niedzielę targową to kilkadziesiąt tysięcy osób przebijało się przez targi, także no to naprawdę było co robić, żeby po nich posprzątać, a każdy musiał coś zjeść. Wtedy to było takie okno na świat, tak? Słucham? Wtedy to było takie okno na świat, te targi, tak? Czy świat przyjeżdżał do nas, tak? Czy tak, oczywiście. Bo tam można było zobaczyć rzeczy, których u nas nie było. Mało kto mógł wyjechać za granicę, prawda, wtedy?
to w ogóle jest co innego. W ogóle to nie wiem, czy pan wie, ale Poznań był taką specjalną strefą. Specjalną strefą i tam wydawano specjalne wizy na granicy na tą strefę. Także tutaj przyjeżdżali cudzoziemcy i musieli się trzymać w ramach powiatu poznańskiego. Ja później jeździłem na zdjęcia, bo już jako realizator i tak dalej, to już bardzo późno, gdzieś w latach 70. czy na początku 80. na takiej bocznej drodze za Mosiną, między Mosiną a... jak to? To od Mosiny gdzie tak w poprzek tam się mieściło, tam się jeździło do Manieczek, tamtędy, do Brodnicy, aha, z Mosiny do Brodnicy. Taka mała dróżka i tam sobie był taki strumyczek i przy strumyczku stała tablica, granica pobytu dla cudzoziemców i tak dalej, w dwóch językach czy w trzech. Także tak to wyglądało, co? Ktoś tego pilnował, czy tylko była tablica? Czy jakiś mundurowy też tam był? Nie było, poza tą tablicą nie było wojskowego, czy tam kogoś? A nie, bo to już dawno nie było ważne. Wie pan, ale zostało. Była taka boczna droga, więc nikt tego nie usunął, jak to u nas bywa. No więc mieliśmy taką uciechę, tak jak wtedy nie wolno było niczego fotografować. W zasadzie to znaczy, były bardzo duże obostrzenia dotyczące między innymi kolei. Nie wolno było filmować wiaduktów, mostów, rozjazdów, numerów na lokomotywach i tak dalej. Ale w każdym razie to te podstawowe punkty. No, o czym to ja chciałem i przepraszam, moment, bo się zacukałem. Aha. I oczywiście nie wolno było filmować stacji całej. Także ja potrzebowałem zrobić zdjęcia Franowa w Poznaniu. No to pismo do ministerstwa, z ministerstwa pismo do dyrekcji okręgowej kolei, z dyrekcji okręgowej kolei, do telewizji i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie zezwolenie dali. Ja to Franowo sfilmowałem. Potem przyszła komisja, obejrzała materiał, stwierdziła, czy tam są jakieś elementy, których nie powinno być, nie było i poszło. No i potem poszedłem na targi. I tam stoi taka wielka makieta. Wielka makieta, stacja kolejowa. Ja tak patrzę, ta stacja coś mi przypomina. Więc patrzę, tory wyjazdowe, dotąd, nasze kochane Franowo. Także ja musiałem się starać miesiąc o to, żeby zrobić zdjęcia. A tu tym naszym cudzoziemcom, naszym gościom pokazano wszystko na tacy. No, absurdy, tak, absurdy. Taki to były czasy. Osobna kategoria zdjęć wykonywanych przez pana to są na przykład sceny z przystanków, tak? To jest przystanek? No bo na przystankach się stoi. Na przystankach się stoi i dlatego tam
kusi człowieka, żeby coś zrobić. A ten konkretny przystanek pan poznaje? Czy to jest? To jest na Głogowskiej. To jest przystanek na Głogowskiej. To jest tak zwana apteka Gołąbka. Aha. Apteka Gołąbka na rogu Głogowskiej i w tej chwili Potockiej. Tutaj na lewo byłby szyld ten lokal apteczny, a na prawo byłby tu taki kiosk, piekarnia z dopiewa i tak dalej. A to jest kolejka. To jest kolejka. Nawet ja nie wiem, co tam rzucili, ale to jest tak zwana zgoda. Czyli jest to sklep dawnej spółdzielni Zgoda na ulicy Głogowskiej, naprzeciwko przystanku tramwajowego przy rynku. Po drugiej, to jest sfotografowane od strony rynku. Był to sklep spożywczy, więc, ale dobry sklep spożywczy, stosunkowo dobrze zaopatrzony i tam od czasu do czasu bywały towary chodliwe. Wobec tego nawet nie bardzo wiem, za czym kolejka ta stoi. Ale za czym teoretycznie mogła stać? Co? Za czym teoretycznie mogła stać? Za kawą. Aha. Na przykład, tak? Tak, na przykład. Mhm. A kawa była rzadkością wtedy? Zwyczajnie bardzo rzadko, czy? To zależy. Była taka kawa, co się nazywała Robusta. Diabli wiedzą, skąd to przywozili. W każdym razie to było zawsze. Ale to nie zaniosł. Ale jak była nowa, dobra kawa się pojawiła, no to wtedy ustawiały się kolejki. I to pewnie jest taka kolejka. Ja stawiam, że to po kawę, ale... Dominują kobiety w tej kolejce. Ale pewny nie jestem. No bo nic dziwnego, bo mężczyźni pracowali. To są zdjęcia robione przed południem. Wszystkie, więc prawie wszystkie, więc... Bo ja wtedy miałem wolne, ja pracowałem wieczorami wtedy, kiedy szedł program telewizyjny. Także nic dziwnego, że to kobiety, no bo łazarz, szczególnie dolny łazarz, czyli to, co jest od rynku tutaj w dół, to dzielnica tradycyjna. To dzielnica tradycyjna, gdzie jeszcze utrzymywał się ten porządek stary, że i rzemieślnicza w dużym stopniu dzielnica. I tam panował stary porządek, który mówił, że mężczyzna ma pracować, a kobieta ma go wyżywić i tak dalej. To też Głogowska, co to jest? To obrazek też z tego sklepu, ale inny chyba, tak? Inny spożywczak, czy ten sam? Nie wiadomo. To nie, to jest Głogowska, ale trudno mi powiedzieć, który sklep. Tutaj dzieci są ciekawą tematem, tak? Ciekawym. Tu jest ta dziewczynka. Ta dziewczynka, ona co tam ma, wózek czy psa? Psa trzyma. Psa. No to jest to, prawda? To jest istota tego zdjęcia, ta reszta to są dodatki, lody Bambino i tak dalej, żeby to miało jakąś ramę, to trzeba było coś dodać. Aczkolwiek tutaj sprytnie pan zauważył, że to dziecko też robi tutaj to zdjęcie, to drugie też, prawda? W drzwiach. W wejściu. Tak. Tu mamy Lody Bambino, reklama. To były lata 60, tak? Tak. No Lody Bambino były znacznie dawniej znane. Jeszcze, tak? Tak. A kiedy zniknęły Lody Bambino? Nie wiem, bo ja nie byłem lodziarzem, więc nie wiem, ale one były długo.
A przedtem były jeszcze lody Pingwin. A, tak. Te to były dobre. Mhm. Tu mamy ten wypadek, o którym już mówiliśmy. W czekoladzie, co? Kwiaciarka to jest, czy po prostu? To jest, nie. To jest, wtedy nie było kwiatów, tu widać, że nie ma. Kwiaty pojawiły się znacznie później. Gdzieś w latach 80. dopiero kwiaty. To jest 20 lat. A to jest przed wejściem do parku Wilsona, tak? 20 lat przed kwiatami, tak. A historia tego zdjęcia jest taka, że pojawił się obiektyw flektogon taki 20 mm, taki szeroki obiektyw. No i oglądaliśmy to na wystawie, ale za drogie było, żeby to kupić. No, ale ktoś kupił. Ja przez jakąś od kolegi, który pożyczył od kolegi, ja dostałem na jeden dzień tego flektogona. No. Załadowałem film i próbowałem zobaczyć, co z tego wyniknie, jak się fotografuje szkłem, które jest takie szerokie. No i tutaj to jest właśnie typowa próba, bo to jest prawie że od poziomu w dół aż do nieba. No więc to jest zdjęcie próbne na 20. No. A sama bohaterka tego zdjęcia? A bohaterka przypadkowa, no, jak się działa, to ją sfotografowałem, bo bez niej to by był dół pusty, prawda? By nie było zdjęcia. Jasne. To jest w każdym razie tutaj przy wejściu do parku ówczesnego Kasprzaka, tak? To jest tak. To jest wejście do parku Wilsona. Skrzyżowanie Berwińskiego, tak? Tak. To jest od Berwińskiego. Głogowska. Kto tutaj jedzie w tym? Głogowska. Kto jedzie, nie mam pojęcia. Natomiast... To nie jest to ksiądz czasem tutaj? Nie. Natomiast historia wygląda tak, że wtedy w latach 60. nie istniało coś takiego jak taksówka bagażowa. I jeśli się miało coś większego, jakiś większy przedmiot do przewiezienia, to trzeba było wynająć dorożkę albo rolwagę. No jak już bardzo coś dużego, to rolwaga, ale tu dorożka. I tu widać, że oni wiozą coś takiego większego, prawda? Jakąś szafkę czy coś. Tak. Takie dorożki też w stronę dworca jeździły, czy nie? A to zależy w jakim okresie. Bo jeszcze w latach 40. na dworcu był postój dorożek, na przykład na dworcu zachodnim. A nie było taksówek, tylko dorożki sobie stały. No, później już tych dorożek było mniej, już w latach 60. dorożek było stosunkowo mało, bo były używane tylko w gruncie rzeczy do przewożenia tych wielkogabarytowych przedmiotów. No więc tu ją wiozą, to w stronę hetmańskiej on jedzie. To jest zdjęcie pójdę. Diabeł. Czy tu mamy. A, to jest przejście, do dziś istnieje, aczkolwiek pompy nie ma. No właśnie, ta pompa jest. Nie, ona stoi, ale parę metrów dalej. To jest przejście róg obecnego Stableckiego, ówczesnego Hibnera. Tak, Hibnera. Hibnera i Głogowskiej, a to jest przejście przez Głogowską. I tu szła sobie taka para, ja wracałem z małym z areny. I zrobiłem zdjęcie, dlatego że oni byli bardzo dobrze odżywieni, ci państwo.
i tak nieśli jeszcze między sobą torbę. Tak. W dodatku nie ma tu, nie widać ich twarzy, więc to jest bardzo elegancko zrobione. No, czyli w zasadzie to jest prawie, że tak samo dzisiaj, tylko jak powiedziałem, pompa stoi troszeczkę dalej koło tego pomnika, który postawiono pod szkołą. Jasne. Tego księdza. A wtedy, kiedy pan robił to zdjęcie, to ona podawała wodę, ona działała? Czy tylko już stała tak dekoracyjnie? Na niej powinna być tabliczka, woda do picia lub niezdatna do picia. Jakby coś było, ale odwrócone inaczej. Więc nie. No, więc to, więc... A dzisiaj już jest tylko dekoracyjnie, czy też jest podłączone? Dzisiaj tak, bo nikt tam przecież parę metrów stamtąd, nikt to wiertów nie robił, nie? To, a tam był odwiert, bo tam przecież pompy nie postawi się na byle gdzie. Tych sporo zdjęć tak pan wykonał na jednym konkretnym przystanku. Widać było, że analizował pan te postacie, które tam się pojawiają, ich relacje wewnętrzne, wzajemne. To jest gdzieś na wysokości Łazarza, rynku Łazarskiego? No to jest rynek Łazarski. Aha, ten dom, obydwa domy stoją, to są... Zimowe zdjęcia. To są... Tu się nic nie zmieniło oprócz samego przystanku, no bo wiata i tak dalej to jest inne, ale tło to nie. No i tutaj oczywiście będzie pełno samochodów dzisiaj tutaj. Dzisiaj tak. Wzdłuż. To jest, no to jest rynek Łazarski, bo to jest ściany na rynku Łazarskim. Tu się robiło sporo zdjęć, dlatego że tam jest dość duża odległość pomiędzy przystankiem a tymi domami na rynku Łazarskim. I tam powstaje coś takiego jak perspektywa powietrzna, czyli te postaci nie przylepiają się do tego domu, tylko są odcięte. Dom ma inną skalę szarości. No i dlatego się robiło. A poza tym jeszcze tu w postaciach jest rytm. Bo to też na to trzeba było zwracać uwagę, żeby między postaciami powstawał pewien rytm. No właśnie, na czym polega ten rytm tutaj? Że one stają jakoś równomiernie, symetrycznie, czy o co? Nie, to się czuje. To się czuje. To nie są bardzo wiele rzeczy z dziedziny kompozycji, z dziedziny. Bo ja wiem, skal szarości i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy nie da się wymierzyć. To po prostu trzeba wyczuć. Wiem, no jak jest, jak w filmie, to jest tak, że najpierw długo, długo ustawia się światło. Trzeba ustawić wiele jednostek, powiedzmy sobie 30 czy 50, to różnie bywa. No i ten operator główny stawia te jednostki, potem mówi asystentowi, to ty to zmierz, prawda? Asystent chodzi, mierzy i narzuca poprawki. A wtedy mówi operator, no to ja to obejrzę. Staje przy kamerze i patrzy. I mówi, tu dodaj, tu zmniejsz, tu tego. I dopiero wtedy to jest zdjęcie. Także rzecz polega na pewnych elementach, które trzeba czuć. Trzeba czuć, tego się nie opisze, nie wymierzy. Albo się je czuje, albo nie. To
Tu mamy bardzo ładne takie sytuacyjne zdjęcie, młode kobiety. To są dziewczyny z ósemki. Jakaś radosna chwila, jakiś dowcip, coś. To są dziewczyny z ósemki. Uh-huh. Właśnie wybuchnęły śmiechem, bo opowiadały sobie coś tam. Uh-huh. Takiego, a ta miała ten warkocz piękny, który tak się pięknie rozwinął. Uh-huh. No ja miałem 135 obiektyw na aparacie, no i to walnąłem. A... Tylko to znowu jest kwestia liczby. Tu całe zdjęcie robi ten warkocz. Gdyby nie to, to byłoby to zupełnie co innego. Ale on mówi, że to jest, bo on jest w ruchu. On mówi, że to jest taka jedna, jedyna chwila. Uh-huh. I że moment wcześniej, sekundę wcześniej i sekundę później tego zdjęcia nie ma. Bo to całej fotografii dotyczy, nie tylko tego. Uh-huh. Że fotografia utrwala pewien, przynajmniej według mnie, przynajmniej, no i według tej teorii fotograficznej, która była w tamtych czasach, bo ja jestem zapóźniony zapewne trochę, że jest to utrwalenie pewnego momentu. Napisał chyba Duasnu, francuski fotografik, bardzo znany, który właśnie robił takie rzeczy, wydał album pod tytułem Jedna sekunda mego życia i to było 100 zdjęć. Mhm. Dlatego, że zdjęcia robiło się przeważnie na 1/100 sekundy. Mhm. Czyli i tu jest trochę takich historii, jeśli pan popatrzy, że to są zdjęcia, które jakby to znika, to jest coś przemijającego. Uh-huh. To jest ta chwila, której za chwilę już, za moment już nie będzie i będzie zupełnie co innego. Ale tu została. Co? Tu została właśnie. No bo to trzeba nacisnąć. Uh-huh. No, paluch musi w odpowiednim momencie drgnąć. No uh-huh. I tyle. Tak, i wszystkie tu są roześmiane, a przez chwilę później już któraś mogłaby no, się nie śmieć, tak? Ale właśnie, bo to był właśnie jedna odpowiedziała coś śmiesznego, mhm. Wszystkie się roześmiały i trzask. A czy one to są w jakichś mundurkach czy fartuszkach? Tak, bo to były, są... bo wtedy chodziły uczniowie i uczennice chodzili oczywiście w fartuszkach, mieli tarcze i tym podobne rzeczy. No, także to przed szkołą było zrobione. A tutaj? A to jest procesja Bożego Ciała, a też przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej, bo tutaj zaraz na lewo jest szkoła, a tutaj prosto to jest szkoła muzyczna obecna, czyli dawne Liceum Słowackiego. Żeńskie liceum to było. No to zrobiłem nie dlatego, żeby to było jakieś, bo to nie jest zdjęcie, powiedzmy sobie, od strony fotograficznej ważne. Bo ono po prostu utrwala, to jest takie zdjęcie dokumentacyjne utrwalające to, co jest. Ale takie, uważałem, że takie jest potrzebne, dlatego że to była procesja Bożego Ciała, która zajmowała cały obszar Głogowski. Był to rok 67 albo 68, to jest ta cała wojna z tą Matką Boską jeżdżącą
jeżdżącą po całej Polsce i tak dalej. Wtedy dość ostro wyglądały stosunki pomiędzy państwem a kościołem. Jeszcze był Gomułka, jeszcze nie było, to jest jeszcze przed Gierkiem. I tam ta główna ulica miasta była zajęta przez ludzi. Dlatego to sfotografowałem, że po prostu jakby tego nie dało się powstrzymać. Tego nie dało się powstrzymać i mimo całych napiętych stosunków trzeba było ludzi na tą ulicę wypuścić. No to trzasnąłem. Przepraszam. A ta pani sprzedająca jabłka. Jabłka, sprzedająca jabłka, też na ulicy Głogowskiej. W którym miejscu ona siedziała? To jest tuż przy Chłodnej. Tam zaraz jest wylot Chłodnej. W dół na prawo. Ona przychodziła sprzedawać te jabłka przez wiele lat. Co roku tam stała i sprzedawała. Tam miała ten swój kącik. Tak o niej nic nie potrafię powiedzieć, ale to zdjęcie znowu jest zdjęciem człowieka przede wszystkim, bo to jest ona jest najbardziej istotna. Tak? A poza tym tu jest ilość jabłek, jaka jest na tym zdjęciu, jest całkiem spora, więc to też tak, tak na ulicy sfotografować tyle jabłuszek, to też nie jest tak łatwo. No więc dlatego to zrobiłem, wiele nie umiem o niej powiedzieć. Jesień czy zima? Kobieta ubrana ciepło, więc... No, jabłek nie sprzedaje się na wiosnę. Wtedy przynajmniej było to absolutnie niemożliwe, bo teraz mamy te atmosfery azotowe do przechowywania jabłek, mamy chłodnie, mamy wiele innych rzeczy i dlatego te jabłka są właściwie przez cały rok. Natomiast wtedy, już w październiku, praktycznie jabłek nie było, wtedy były tylko takie te, tylko jedna odmiana była i daret taki był. I daret, no to niby wyglądało, było żółto-czerwone, ale wstrętne jabłko, bum. Czy ta kobieta wiedziała, że pan je fotografuje, czy pamięta pan? Nie wiem. To jest strzelone. Obiektywem 135 z drugiej strony ulicy. Więc ja nie wiem, czy ona mnie widziała. Chyba nie. Pan wspominał, że pan musiał przerwać te zdjęcia i wrócił pan do lat 80., prawda? Do fotografowania. Tak, dlatego że brakowało mi forsy. No i sprzedałem kuzynowi sprzęt. A zostawiłem sobie jeden aparat. Jedną zorkę sobie zostawiłem, no i pożyczyłem to jednej dziewczynie. Tak. I ta dziewczyna znikła i moja zorka też. Ona się zgłosiła teraz, ze 3 lata temu, że mi odda tą zorkę. Ja powiedziałem, że dziękuję bardzo, nie potrzebuję. No i zostałem bez sprzętu. I dopiero na początku lat 80. dzieciaki mi wyrosły, a tutaj nic nie ma, żadnych zdjęć. No to myślę, trzeba znowu tę rodzinę trochę pofotografować. No i kupiłem wtedy kolejną partię aparatów, bo to nie tyle aparatów, ile obiektywów, bo to aparat jest mniejsza o to, ale obiektywy są ważne, także miałem już pokrycie od 28 mm do 135, bo to taki klasyczny zakres. No i więc
No i zacząłem znowu. Tylko że teraz z kolei zaczął się taki czas, kiedy nie było na czym fotografować. To znaczy były w sprzedaży tylko nasze filmy Fotopan, produkowane w Polsce. I co ciekawe, warszawski Fotopan powstał na miejscu przedwojennej fabryki Franaszka. I filmy Franaszka były bardzo dobre, robili bardzo dobre emulsje. Natomiast Fotopan robił emulsje fatalne. Także to miało, przede wszystkim to nie miało kontrastu. Było dużo szarego i dużo ziarna. No, jednym słowem, bardzo marny materiał. I na tym jechałem przez całe lata 80., aż mi się to znudziło. Powiedziałem, tego mam dosyć i przenoszę się na slajdy. I wtedy gdzieś w połowie lat 80. przeniosłem się na slajdy i fotografowałem z kolei przez kilka lat na slajdach. A to już barwne rzeczy, tak? Tak, na kolorowe. Panie Janie, a jaka jest? Pan jest, zdaje się, wyznawcą wyższości zdjęcia biało-czarnego, monochromatycznego nad kolorowym. Jaka jest zasadnicza pana zdaniem przewaga tego tradycyjnego? To nie tak. Zdjęcie. To nie tak. To nie tak. Tu nie można mówić o żadnej przewadze, bo to są zupełnie różne rzeczy. Inne oddziaływania. Co innego fotografuje się na kolorze, co innego na czarno-białym. To nie tak tego ująć po prostu nie można, że coś nad czymś ma przewagę. Nie, to nie jest przewaga, bo istotą zdjęcia jest kompozycja, tak to nazwijmy. Jest kompozycja, jest ta konstrukcja, jest pewien zamysł artystyczny. I można tą kompozycję, czy zamysł artystyczny, można przeprowadzić różnymi metodami. Można to przeprowadzić za pomocą zdjęcia kolorowego, można za pomocą czarno-białego. Chociaż czarno-białe jest trochę bardziej syntetyczne, dlatego że kolor z natury rzeczy jest rozgadany. I kolor jest strasznie trudno opanować. Zrobić sensowną kompozycję na kolorze jest straszliwie trudno, ponieważ tam zawsze coś zgrzyta. Bo tam się okaże, że jest jakiś czerwony kwiatek na 10. planie, którego człowiek, robiąc zdjęcie, nie zauważył, a potem to diabelstwo psuje całość i tak dalej. Po prostu ten strumień informacji, jaki płynie ze zdjęcia kolorowego, jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast czarno-biały, jeśli mówimy o tym strumieniu, to strumień ze zdjęcia czarno-białego, strumień informacji jest wąski. Tych informacji jest o wiele mniej. W związku z tym łatwiej to złożyć do kupy. Łatwiej to złożyć do kupy. A poza tym jakby grafika, czyli czarno-białe, było bardziej ekspresyjne. Ono silniej działa. Dlatego, że kolor może tylko, przede wszystkim może zachwycić jakoś, powiedzmy sobie, tego. Ale
ale to jest takie uderzenie młotkiem w łeb. A nie ma w tym takiej subtelności. A ta się pojawia właśnie w zdjęciach czarno-białych. One muszą być znacznie bardziej przemyślane od zdjęć kolorowych. Dlatego, że... To widać na pana zdjęciach, tych biało-czarnych też, że one są przemyślane. Dlatego, że to się pojawia, jakby to ująć, w kolorze. W ogóle to jest inny sposób widzenia. Jeśli ja mam aparat z kolorem, powiedzmy jakiegoś cyfraka, jeśli mam, to ja widzę zupełnie inne rzeczy dookoła, niż wtedy, kiedy mam starą praktykę załadowaną czarno-białym filmem. To są inne kompozycje, inne motywy, inne oddziaływania wzajemne tego, co się fotografuje. No tak to moim zdaniem wygląda tu, ale o przewadze jednego nad drugim mówić nie można, bo to są różne rzeczy. Nie można tą samą miarą mierzyć zupełnie różnych spraw.